Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecane laptopy dla graczy. I po pierwsze, primo, laptop dla gracza istnieje. Wiadoma sprawa, nie każdy ma miejsce w domu na stacjonarkę. Są osoby, które często gdzieś tam się przemieszczają, poruszają, potrzebują sprzętu mobilnego do grania. No i są też studenci, dla których laptop będzie idealnym wręcz rozwiązaniem. Dobra, po drugie, primo, nie dawałem w laptopach żadnych kart graficznych, tak zwanych kastratów, czyli nie ma RTX 4070 TGP na poziomie 45 W, bo nie miałoby to sensu. No, wszystko musi mieć ręce i nogi, bo taka 4060 z TGP na poziomie jest to, nie wiem, 520 watów. No, byłaby od niego po prostu, od tego RTX 4070 wydajniejsza. Po trzecie, Primo. W wielu przypadkach w tych laptopach możecie sobie zrobić upgrade na większy dysk SSD, na większą ilość pamięci RAM, czy też, na przykład, jeżeli nie ma systemu operacyjnego, ten system operacyjny dodać. E, oczywiście, ja w każdym z laptopów dawałem nie mniej jak 16 GB pamięci RAM. Moim zdaniem to jest minimum, ale jak mówię, możecie sobie rozszerzyć o powiedzmy 32, w tym przypadku dopłacacie 300, możecie dorzucić sobie do większego dysku SSD nie 1TB, a 2TB i też 3 300. Także każdy możecie troszeczkę każdy laptop możecie sobie tutaj, znaczy większość, może nie każdy, ale większość laptopów możecie sobie jeszcze spersonalizować pod własne potrzeby. Nie będę omawiał wszystkich tutaj laptopów z osobna, tylko tak ogólnikowo bardziej podejdę do tematu. A jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie w polecanych, w moich polecanych nie ma laptopów z procesorami Intel. Mimo iż oficjalnie podobno te problemy, co w wersjach destopowych procesorów nie występują w laptopach. No tyle ja wolę dmuchać na zimne, żeby nie wsadzić kogoś na minę. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie kupić takiego laptopa, nikt wam nie zabroni. Gwarancja zawsze na niego jest, aczkolwiek no, pamiętacie, że jakieś tam ryzyko istnieje. Także robicie to na własną odpowiedzialność. No niestety odbiło się to cenowo troszeczkę, zwłaszcza w tym przedziale ostatnim powyżej 7000 zł, bo nasze, na przedziały cenowe właśnie mam tutaj to podzielone. No, i o ile z Intelem mogliście kupić laptopa z kartą graficzną RTX 4080, 4090 poniżej 10 tysięcy złotych, tak z procesorem AMD, niestety są to ceny już 14 i nawet 17 tysięcy. Ok, pierwsza propozycja za 3000 tysiące złotych z rtx 3050, TGP 75W. Każdą grę w 1080p jak najbardziej na tym lapku, na tej karcie graficznej uruchomicie, ale rzecz jasna, w wielu przypadkach. Zwłaszcza tych bardziej wymagających grach, trzeba będzie z detalami zjeżdżać, żeby rozgrywka była płynna, także miejcie to na uwadze. Tutaj mamy matowego IPS-a, 1080p i odcieranie 144 Hz. Moim zdaniem, no, wysokie odcieranie w laptopach gamingowych to coś, co znaleźć się powinno. Dobra, drugi przedział cenowy do 4000 zł. Tutaj mamy trzy propozycje: za 3500, 3900 i 4000 zł. Pierwsza propozycja też mamy tutaj RTX 3050, ale mamy wyższe TGP, także karta jest wydajniejsza. Mamy troszeczkę też wydajniejszy procesor Ryzen 5, mobilny rzecz jasna. I matryca jest VA, a nie PS. Do gier fała jak najbardziej OK, ale gdyby chciał ktoś chciał już na tym lapku porobić coś więcej, jeżeli tylko grać, nie wiem, jakieś tam obróbka nieprofesjonalna nie oczywiście, bo nie zalecam takiego sprzętu do profesjonalnej obróbki zdjęć czy też wideo no to IPS będzie matrycą lepszą, lepsze od wzorowanie kolorów. Tutaj mamy otwieranie 120 Hz w zupełności wystarczy i nawet gdybyście tych 120 klatek czy też 144, 144 klatek w tych laptopach nie uzyskali, to warto mieć to otwieranie na wyższym poziomie, bo uwierzcie mi, dla oka ta rozróbka będzie po prostu płynniejsza. Dobra, druga propozycja to jest MSI, czy też MSI jak to woli, z rtx 4050 i 105W TGP, a kolejna 4050, ale TGP na poziomie 120W, czyli jeszcze mocniejsza karta. Procesory są takie same w obydwu tych przypadkach, czyli Ryzen 57535HS. No i w tym przypadku z rtx 4050 możemy tutaj spokojnie już liczyć na detale wysokie, nawet bardzo wysokie w większości gier. Dobra, laptopy do 5000 zł, dwie propozycje, za 4300 od MSI. I za 4500 od Asusa z RTX-ami 4060. Pierwsza wersja TGP karty 105W, druga 140. Natomiast w pierwszym przypadku mamy mocniejszego prototypka, Ryzena 7, także bardziej lapek pod kątem pracy, a na drugi plan schodzi granie. Druga opcja z Ryzenem 5 i mocniejszym RTX-em 4060. Bardziej pod kątem gier, a. Mniej jeżeli chodzi o pracę. Za 6000 zł, niestety z AMD, z procesorem AMD, nic sensownego nie udało mi się znaleźć. Możecie wziąć lapka z I5 14300 mobilną oczywiście, aczkolwiek to no mówię, jak, na, jak chcecie, to robicie to na własne ryzyko. Tutaj w tym laptopie możecie już mieć właśnie piąteczkę za 6000 i RTX 4070, być może nie z TGP na poziomie 140 W, ale 105 W jak najbardziej. Kolejny przedział to laptopy do 7000 zł, dwie propozycje Acer Nitro za 6500 i Asus Tough Gaming. W pierwszym przypadku mamy matrycę IPS 165 Hz QHD, czyli rozdzielczość 2560 na 1600 z Ryzenem 7 i RTX 4070 TGP140W. Także tutaj w tym przypadku ta 4070, no, w większości przypadków da sobie radę na wymaksowanych detalach w tej rozdziałce. aczkolwiek człowiek pewnie znajdą się wyjątki bardziej wymagające gry, gdzie trzeba troszeczkę będzie z tych maksymalnych detali zjechać. Dobra, w przypadku Asusa macie rozdzielczość 1080p, także no, ta 4000. 70, 140, 140 watowa jak najbardziej tutaj pozwoli Wam wymaksować wszystko bez najmniejszych problemów. Też IPSik. ok i laptopy powyżej 7000 zł. No mówię, tutaj gdybyście wybrali je z Intelem, jeżeli chcecie, oczywiście możecie, to możecie wyrwać je poniżej 10 tysięcy złotych w obydwu tych przypadkach. Natomiast no, z rajzenami, jak widać, tutaj pierwszy HP Victus 16-calowy. Z RTX 4080, TGP na poziomie 175 W, Ryzen 9. Czyli tutaj wymaksować możecie wszystko, bez najmniejszego problemu. Nie ma się o co martwić. No i ostatnia propozycja, Asus ROG Strix za prawie 17 000, Z Ryzenem 9 i RTX 4090, 175 W. Także laptop do grania na wymaksowanych detalach kompletnie, jak i również do pracy czy to obróbka wideo, czy też zdjęcia, czy też grafika 3D. Także tak wygląda moja propozycja laptopów na sierpień. Gdybyście mieli jakieś uwagi, to śmiało piszcie w komentarzach, chętnie się do nich ustosunkuję. Na pewno byłby większy wybór, gdyby nie to, że nie dawałem laptopów z Intelami, ale jak mówię, wolę dmuchać na zimne, aczkolwiek Wam nikt nie zabroni takiego laptopa kupić, gdybyście chcieli. Ja mówię, ja odradzam, ale, ale nikt Wam tego nie zabroni. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, hej!